Na plac budowy wchodzić nie można, więc zaglądamy przez płot, co dzieje się na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Tu trwa właśnie kolejny etap przebudowy tego obiektu, w ramach którego powstanie m.in. nowe boisko treningowe z podgrzewaną płytą oraz zaplecze. Wprawdzie do zakończenia prac jeszcze chwilę, ale warto by wiedzieć, czy przebiegają one zgodnie z planem. Całe zadanie odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wykonawca w porozumieniu z klubem i z nami wykorzystuje przerwę, która ma miejsce w rozgrywkach ekstraligowych, więc czas wakacji to czas, kiedy naprawdę intensywnie postępują prace budowlane na tym obiekcie. W tej chwili, jeśli chodzi o budynek główny klubowy, wykonawca realizuje pierwsze piętro budynku i niebawem przystąpi do realizacji stropu już mieńczącego. Równocześnie odbywa się realizacja nadbudowy tego budynku niższego, tego po lewej stronie od wejścia. Tam powstaje pierwsze piętro całkiem nowe budynku i równocześnie powstaje boisko, czyli ta zasadnicza część tego projektu. Boisko treningowe, podgrzewane, nawadniane ze sztuczną nawierzchnią, które będzie znajdować się po północnej stronie korony stadionu. Równocześnie z tymi pracami postępują wszystkie prace instalacyjne związane z przyłączami, więc naprawdę jest bardzo szeroki front robót. Podkreślam, że wszystko postępuje zgodnie z harmonogramem i w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. Sporo więc jeszcze pracy przed wykonawcą, ale ważne, że kolejne etapy są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo, jak słyszymy, aby Raków mógł skorzystać z nowej infrastruktury, nie będzie musiał czekać do końca całej inwestycji. Zwieńczenie całości to jesień przyszłego roku, ale sukcesywnie będziemy oddawać elementy w postaci boiska. Jak będzie gotowe, to będziemy tutaj obwieszczać, póki co trwają prace. Natomiast szereg prac realizacyjnych związanych z wykończeniem tych budynków, z przyłączami, wymaga tego i technologia, i sztuka budowlana, i nasze uzgodnienia z wykonawcą, i będzie to trwało do jesieni przyszłego roku.